Witam, przedstawiam kierownicę Ergotech Riser Bar, która przychodzi z taką małą zawieszką zawierającą informacje o średnicy wynoszącej 35 mm, długości, bardzo dużym 7-centymetrowym wzniosie i 12-stopniowym gięciu do środka, czyli backsweepowi. Producent oznaczył jeszcze stop aluminium, z którego zrobiona jest ta kierownica i co dość niespotykane, ocieniowaniu, któremu została poddana. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Z przodu kierownicy, zaraz obok logo, znajduje się cyfra oznaczająca jej poziom bezpieczeństwa. A po drugiej stronie liczba mówiąca o średnicy mocowania. Z prawej strony Ergotech posiada znaczniki przydatne przy skracaniu oraz wytłoczone wymiary i chyba datę produkcji. Oznaczenia przy mostku też są zrobione bardzo dobrze i w końcu wiem dokładnie, gdzie jest środek kierownicy, czego brakuje mi w produktach konkurencji. Z lewej strony ponownie umieszczono wymiary i mój jedyny zarzut do tej kierownicy, czyli informacje o stopie, z jakiego została wykonana. A zrobiono ją z aluminium 6061, czyli tego tańszego, słabszego i cięższego. Dlatego w porównaniu z takim Dartmoorem lub Esculabem wykonanymi z aluminium serii 7000, Ergotech wypada naprawdę słabo. Ale jeśli ktoś nie patrzy na wagę, to sama kierownica jest wykonana bardzo ładnie i w tej kwestii nie mam się do czego przyczepić. A i tak najważniejszymi punktami, dla których się ją wybiera, jest jej bardzo duży wznios, dzięki któremu można wyprostować swoją pozycję i duży backsweep pomagający przy problemach z nadgarstkami. Dlatego najczęściej kupują osoby wysokie oraz montuje się ją w rowerach elektrycznych, gdzie te dodatkowe 100 gramów nie robi różnicy. A tak wygląda jej wysokość w porównaniu z nieco zaniżonym najwyższym Esculabem i Dartmoorem Lightning High. Z Riser Bara jestem zadowolony, sprawuje się dobrze, jeździ mi się na niej wygodniej. Jedyne co mi przeszkadza to jej waga, spowodowana tanim aluminium, z którego zazwyczaj są zrobione kierownice za 50 lub 100 zł. A taki Ergotech tani nie jest i w zależności od średnicy kosztuje od 170 do 250 zł. No ale kiedy brak konkurencji z takim gięciem i wzniosem, to można sobie dyktować ceny. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!